Ponownie witamy ze stadionu w Gdańsku, turniej pożegnalny Magnusa Cuterstroma, jedna z kilku towarzyskich imprez, które dzisiaj odbywają się na polskich torach, jako taki przedsmak sezonu, przedsmak ligowych emocji. Czwórmecz, cztery drużyny, którymi opiekują się firmy sponsorskie. Ale tak się złożyło, że dwa z tych czterech teamów są to teamy klubowe. Z Gorzowa w kaskach czerwonych oraz z Gdańska w kaskach żółtych. Investing Team to kaski czerwone, Porter Domofony kaski niebieskie, DDS Poland kaski białe i Elnaft w kaskach żółtych. Osiem biegów za nami i jak na razie prowadzi zespół DDS Poland w składzie Dominik Kosakowski, Antonio Lindberg, Krystian Pieszczek i Andrzej Kudryaszow. Liczę szybciutko, Pieszczek i Kudryaszow po 5 punktów, Lindberg 4, Kosakowski 3, czyli 10, 14, 16, 17 punktów ma prowadząca w tej chwili drużyna. Wyścig dziewiąty. Andrzej Lebiediew, Krzysztof Kasprzak, Dominik Kosakowski oraz Linus Sundström. To obsada tego biegu. No i to jest też taki bieg zagadka, bo Lebiediew przywiózł 0, potem 3. Kasprzak również 0, potem 3. Ładnie spisuje się junior z Gdańska, Dominik Kosakowski, tutaj w składzie DDS Poland. To taka kombinowana drużyna, a Linus Sundström jak na razie dwa biegi i dwa punkty, bo dwa razy przyjeżdżał do mety na trzeciej pozycji. No i zobaczymy, jak to wszystko ułoży nam się w wyścigu numer 9. Atmosfera dobra, jak widzimy. Humory dopisują przynajmniej Martinowi Waculikowi. No i oby tak dalej. Kask niebieski tor A Lebiediew, kask czerwony tor B Kasprzak, kask biały tor C Kosakowski i kask żółty tor D Sundström. Wyścig dziewiąty, tak więc zaczynamy trzecią serię startów. Kasprzak znakomicie, Kasprzak jest pierwszy, ależ on wystrzelił z tego startu fantastycznie i ciężko będzie go dogonić. Tymczasem Kosakowski walczy z Lebiediewem o drugą pozycję. Lebiediew wypycha juniora z Gdańska, ale on jest szybki, on jest bardzo szybki w tym biegu, jest drugi. A jadący w kasku niebieskim Lebiediew szarżuje po zewnętrznej, będzie musiał bronić jednego punktu przed atakami Sundströma. Tak to w tej chwili się nam układa. Odparł atak Kosakowski, widać, że on już wiele, naprawdę wiele potrafi, chociaż jest przecież młodym zawodnikiem, a tymczasem Krzysztof Kasprzak, jak przystało na reprezentanta kraju, daleko, daleko z przodu po tym pierwszym zupełnie nieudanym starcie. Dwa kolejne wyścigi wyglądają już zupełnie inaczej. Mocno teraz napędzony pod bandą w kasku żółtym Sundström, ale jednak nie tak szybki, aby wyprzedzić Lebiediewa. Może teraz, no tam dużo ciekawsza jest ta rywalizacja o miejsce trzecie niż to, co dzieje się z przodu, ale nic się już nie zmieniło. Kasprzak 3 punkty, Kosakowski 2 punkty, Lebiediew 1 i Sundström tym razem bez punktowych zdobyczy. To są wyniki biegu numer 9. Kolejna trójka Krzysztofa Kasprzaka i kolejny dobry występ Dominika Kosakowskiego. Niewiele przesadził trener Kowalik, mówiąc mi, co Państwu przekazałem, że Dominik Kosakowski u progu sezonu 2017 jest naprawdę w bardzo dobrej formie i on powinien rządzić, dzielić wśród juniorów Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Popatrz, jak wyglądała rywalizacja w tym biegu. Pewne zwycięstwo Krzysztofa Kasprzaka po atomowym starcie bezproblemowo. I wyścig dziesiąty to szansa na poprawę marnego jak na razie dorobku punktowego takich zawodników jak Kroner przede wszystkim, jak Gafurow, no, Kudryaszow
Jego akurat to nie dotyczy, bo w dwóch startach zgromadził 5 punktów, a Nils Christian Iversen punkty 2, więc też jak na tej klasy zawodnika nie za wiele. No więc patrząc na dorobek punktowy, faworytem tego wyścigu pewnie można uznać, że jest nim Kudryashov, no ale oczywiście to może być wszystko złudne. Każdy wyścig jakby zaczyna się przecież od nowa i tutaj różnie może być na torz. Kask żółty Gafurow, kask niebieski Kroner, kask biały Kudryashov i w kasku czerwonym pojedzie Nils Christian Iversen. A tu właśnie pod nazwiskami macie Państwo dorobek punktowy w poszczególnych biegach konkretnych zawodników. Gafurow, Kroner, Kudryashov oraz Iversen. To obsada wyścigu 10 i będziemy mniej więcej na półmetku dzisiejszych zawodów, dzisiejszego ścigania. Antonio Lidbeck wystąpi w następnym biegu, ale już, jak Państwo widzicie, przygotowany do rywalizacji w kasku, ale wcześniej wyścig numer 10. Niesforny Nils Christian Iversen za daleko stał od taśmy startowej. Ruszyli dobrze. Kaskę biały, świetny start właśnie Kudryashova, którego tak mocno chwaliłem. Po zewnętrznej atakuje Iversen, ale nie jest na tyle szybki, więc poprawia. Jeszcze raz próbuje, a tu proszę, za bardzo chyba chciał i kto? Iversen czy w kasku żółtym Gafurow, bo po takim ataku po zewnętrznej chwilowo wydawało się, że to Gafurow jedzie na pozycji numer 2, ale nie, Nils Christian Iversen jest drugi, ale to wszystko za plecami Kudryashova. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie spisuje się ten zawodnik w dzisiejszych zawodach. Jest i jednym z ich głównych aktorów. Proszę, jaką ma przewagę nad Iversenem. No to jest kosmos. A tuż za Iversenem Renat Gafurów. Daleko z tyłu Kroner. No i wygląda na to, że team DDS z Kudryashovem w składzie i za jego sprawą powiększy swoją przewagę jako lidera dzisiejszych zawodów. Kudryashov trójka, dwa punkty Iversena, trzeci Gafurow i bez punktów Kroner. To wyniki wyścigu numer 10. Kudryashov 8 punktów w trzech startach, a więc bardzo dobra postawa tego zawodnika. No i zobaczymy, jak też Lindbeng Antonio teraz się spisze. Tak już się niecierpliwił, jakby chciał szybciutko wyjechać na tor. Stał, jak widzieliśmy, na podglądzie z parku maszyn w kasku już o dobrych kilka minut. No i już tam go widzę w bramie maratońskiej, za chwilkę wyjedzie na tor, a my jeszcze oglądamy oczywiście powtórkę wyścigu numer 10, które myślę były emocjonujące, ale może przez jedno okrążenie, szczególnie to przetasowanie pomiędzy Iversenem i Gafurowem było bardzo efektowne. No a wyścig 11, o tu jest obsada naprawdę bardzo dobra. No, trójka zawodników, no to z takiego topu można powiedzieć. Grigorij Łagota, kask niebieski, pole pierwsze. Antonio Lindbeck, kask biały, pole drugie. Martin Vaculi, kask czerwony, pole trzecie. No i podjeżdża jeszcze pod taśmę Hubert Łęgowik w kasku żółtym, który wystartuje z czwartego pola startowego. Vaculik 1 i 3, Łaguta 2 i 3, Lindbeck 2 i 2, no i słabiej troszeczkę Hubert Łęgowik, no i nie będzie też Hubert, wychowanek Włókniarza Częstochowa, pewnie faworytem tego wyścigu, ale oczywiście absolutnie nie odbieramy mu żadnych szans na nawet pokaźne zdobycze punktowe. Realnie patrząc, będzie jednak o nie ciężko, bo ma zawodników naprawdę topowych po swojej lewej ręce. Łagutę w kasku niebieskim, Lindbecka w kasku białym i Vaculika w kasku czerwonym. Nawet Jarek nam ostatnio w aluzji.
który pomaga. Łaguta, Lindbeck, Waculik i Łęgowik. No ciekawie się to wszystko zapowiada, ale czy tak będzie? Nierówny start. No właśnie. Tak sobie pomyślałem naprawdę przed startem do poprzedniego wyścigu, że nie zapeszać, jak na razie nie mamy ze startem żadnych problemów, a tu proszę, w złym momencie chyba sobie o tym pomyślałem, bo tu start był nierówny zdaniem sędziego. Popatrzmy na powtórkę. Pierwszy chyba lekko drgnął Hubert Łęgowik, potem poszedł do przodu Martin Waculik, a wystrzelił ze startu ten trzeci w kasku białym Antonio Lindbeck. Ale tak sobie myślę, to znaczy tutaj absolutnie nie kwestionuję decyzji sędziego, ale myślę sobie, że chyba czas najwyższy, aby nasi żużlowi włodarze pomyśleli nad zmianą przepisów dotyczącą startu. Ja nie jestem zwolennikiem ciągłego mieszania w regulaminach, wręcz odwrotnie. Jestem zwolennikiem stabilizacji, ale mam wrażenie, że za dużo jest problemów ze startem. Praktycznie nie ma zawodów, które by się nie przeciągały właśnie przez tą procedurę startową, przez te nierówne starty. No, oglądam żużel dosyć długo jako kibic młody, gdzieś od mniej więcej połowy lat 70. Muszę Państwu się przyznać. No niestety PESEL nie kłamie. Ja nie przypominam sobie w dawnych latach, aby tyle problemów było z tymi procedurami startowymi. Oczywiście bywały różne regulaminy. Pamiętam doskonale czasy, kiedy można było dotykać taśmy, kiedy wcale nie trzeba było stać nieruchomo na starcie. Ja wcale nie postuluję, aby wrócić do właśnie tamtych sposobów startów, ale można wymyślić coś takiego, co spowoduje, że no nie będziemy świadkami w każdych zawodach, niemalże w każdych zawodach powtórek startów właśnie dlatego, że no sędzia uznaje, że start jest nierówny, czy coś tam innego nie zagrał. Powtórka do wyścigu numer 11, to Nino Lindbeck z drugiego, Słowenc to Martin Waculik. Połem trzecie, wielki piewca talentu Dominiki Cybulkowej i Milosza Męcisza, seniora. A więc jeszcze raz, Łaguta, Lindbeck, Waculik oraz Łęgowik. Kim Group na osłonie kierownicy, to również nasz partner, któremu dziękujemy za współpracę przy realizacji żużlowych transmisji. A tych planów, jak na początku Państwu mówiłem, jak pokazywaliśmy na planszy, jest sporo. Na najbliższy czas Łaguta, Lindbeck, Waculik oraz Łęgowik. No liczymy tutaj, że iskry z toru będą się sypać. Ostatnie sekundy, już czas mija, jak widzimy na zegarze i możemy wystartować. Łaguta, Lindbeck, Waculik oraz Łęgowik. Łaguta świetnie, Waculik chyba jeszcze lepiej, Waculik będzie pierwszy, Łaguta drugi, Lindbeck trzy, Łęgowik proszę, jak Hubert sobie dzielnie poczyna, ale jedzie jednak czwarty, jednak nie dał rady zamknąć Lindbecka. Waculik z przodu, Łaguta próbuje oczywiście po małej, teraz zjeżdża do bandy, jest w kontakcie, tutaj naprawdę będzie się sporo działo, Łaguta nie odpuści, a tymczasem Łęgowik goni Lindbecka, jak na razie jednak bez skutku, pewnie prowadzi maszynę Martin Waculik, on tutaj w Gdańsku też jeździł przecież, jeszcze jako junior, zna ten tor doskonale. Lindbeck po zewnętrznej, nie wiem, czy on tak szuka sposobu, aby uciec Łęgowikowi, a może chciałby jeszcze dopaść Grigorija Łagutę. Łaguta bardzo blisko Waculika, zarzucił teraz Grigori motocyklem, teraz chyba za mocno go skontrował i Betka atakuje, uporał się z tym problemem Grigori Łaguta, ale Waculik mu odjechał troszeczkę, no i chyba Martin nie wypuści zwycięstwa z rąk. Waculik przed Łagutą, Lindbeck trzeci, Łęgowik czwarty, ale mówiłem Państwu, że tu się zapowiada naprawdę dobre ściganie i będą wielkie emocje. Martin Waculik, Grigorij Łaguta drugi,
trzeci Antonio Lindbeck i czwarty Hubert Łęgowik. Tak jest, mamy potwierdzenie i proszę, jak zbliża się Investing Team, kaski czerwone, a więc klubowy team Stali Gorzów do kombinowanej drużyny startującej w barwach dziś DDS Poland. To już tylko dwa punkty, tak? Lindbeck w tym wyścigu jeden punkt, Łaguta dwa, Waculik trzy, no i Łęgowik bez punktowych zdobyczy. I jeszcze jeden wyścig w tej serii. Jakiś taki wiatr od Bałtyku powiał dosyć mocny, słoneczko się zakryło i od razu zrobiło się dosyć chłodno tutaj na stadionie. Kibice w pośpiechu obierają kurtki, swetry, koszule z długimi rękawami. Ci, którzy oczywiście je posiadają, bo nie wszyscy. No, zawodnicy wyjechali już do biegu 12. Jeszcze przez chwileczkę, przez moment oglądaliśmy fragmenty biegu 11. Wyścig 12. Thompson, kask żółty, Miśkowiak, kask niebieski, Pieszczek, kask biały i Zmarzlik, kask czerwony. Gdzie jest Bartek? Bartek jeszcze w otoczeniu swojego teamu. O proszę, czterech ludzi przy Bartku Zmarzliku, w tym tata oczywiście, po lewej stronie. No i wybór motocykla, jednego z dwóch, już dokonał Bartek wyboru. I możemy jechać. O, ciekawa konfrontacja. Pieszczka i Zmarzlika. To w końcu krajowa czołówka. Robert Miśkowiak. Nie od macochy. No i Thompson, który tak nam się podobał w tej pierwszej fazie zawodów. Za waleczność i za to, że pomimo upadku chce jechać dalej. Chce nam dostarczać tutaj emocji. No a też chce pokazać się gdańskim kibicom i trenerowi, że jest wart miejsca w składzie Wybrzeża na sezon 2017. Kolejna próba przed. Teraz pojedzie z pierwszego pola startowego. Thompson, Miśkowiak, Pieszczek, Zmarzlik. Krystian Pieszczek, bardzo dobry start i bardzo dobrze również Zmarzlik. Wypycha Pieszczek Zmarzlika, ale nieco, czy zmieści się tam Bartek pod bandą? Nie. Jedzie Pieszczek pierwszy, Zmarzlik od razu atakuje po wewnętrznej, ale Krystian to wszystko przewidział środkiem toru. Teraz bardzo wąsko wyjeżdża z tego drugiego uchu. Zmarzlik jest drugi. Proszę zobaczyć, jak atakuje Thompson również Zmarzlika pod bandą. Teraz ścina do krawężnika i wyprzedza reprezentanta Polski. Ależ walka, jakżeż oni są blisko siebie. Zmarzlik teraz kontruje, ale nie. Thompson ucieka mu spod koła. No i ma jeszcze ochotę wyprzedzić Krystiana Pieszczka, ale szybki jest Etończyk w tym wyścigu. Teraz no musiał niestety zmienić rytm jazdy, bo blisko podjechał mu Bartek Zmarzlik, ale znowu nożyce i jest drugi, utrzymał tą pozycję. Kapitalny bieg, kapitalne starcie pomiędzy Thompsonem a Zmarzlikiem. Krystian Pieszczek tylko na tym korzysta. On jest z przodu, ale musi uważać, bo to jeszcze nie jest wyścig rozstrzygnięty. Ale Pieszczek przywiezie trzy punkty. Brawo, Thompson drugi. Zmarzlik trzeci i Miśkowiak też w kontakcie, więc brawo dla całej czwórki. A kto wie, czy nie był to najlepszy wyścig z tych do tej pory rozgrywanych. Thompson i Zmarzlik dwukrotnie tasowali się na dystansie. No i kibice w Gdańsku kiwają z uznaniem głowami, bo to naprawdę był dobry żużel. To mogło się podobać. Trzy punkty Krystian Pieszczek, dwa punkty Thompson, jeden punkt Zmarzlik i bez punktu Robert Miśkowiak. Tak to wygląda, więc Bartek Zmarzlik drugi raz, jeden punkt z rzędu. Drodzy Państwo, teraz będzie przerwa na równanie toru. U nas przerwy na razie nie ma, a jest za to wywiad z Andrzejem Libidiem. Proszę bardzo. Mamy drobne problemy techniczne, ale tam w parku maszyn pracują nasze służby, aby ten problem rozwiązać, więc może najpierw jednak przerwa reklamowa, a spróbujemy do wywiadu wrócić za chwilkę.